Witam Państwa, Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy wprowadzający 800+. Podwyższenie świadczenia z 500 do 800 zł będzie obowiązywać od nowego roku. Potrzebujemy bardzo rozwoju Rzeczypospolitej, potrzebujemy rozwoju społecznego, potrzebujemy rozwoju demograficznego. Tym największym oparciem dla rozwoju właśnie w perspektywie przyszłości jest rodzina. I nigdy nie mieliśmy wątpliwości, my jako obóz polityczny, my jako ludzie, którzy od lat zajmują się polityką w Rzeczypospolitej, że to właśnie rodzina wymaga szczególnego pietyzmu, szczególnego wsparcia ze strony państwa, wymaga i przede wszystkim na to wsparcie zasługuje. Dlatego kiedyś wymyśliliśmy i przygotowaliśmy, opracowaliśmy program, który nazwaliśmy 500+ wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci, czyli wsparcia ze strony państwa w wychowaniu dzieci. Mimo wielu wątpliwości, które były zgłaszane, przede wszystkim głosów różnego rodzaju pseudo, jak się okazało, ekspertów, którzy opowiadali, że skarb państwa zawali się od tego, budżet nie wytrzyma takiego świadczenia, że to jest niemożliwe w ogóle do wprowadzenia, jak nawoływała ówczesna władza jeszcze przed 2015 rokiem. Okazało się to możliwe w 2016 roku, 1 kwietnia ustawa weszła w życie. Polskie Stronnictwo Ludowe uważa, że świadczenie 800+ powinny otrzymywać tylko osoby pracujące. W tej chwili już nie ma dywagowania. Wielokrotnie mówiliśmy jako Trzecia Droga, że to co dane nie będzie zabrane. Natomiast w przyszłości trzeba się zastanowić nad tą ofertą, którą składaliśmy, żeby dalsze waloryzacje były powiązane z aktywnością zawodową, żeby także uwzględniać progi dochodowe. Zresztą w ostatnim sondażu przeprowadzonym w sprawie systemu wsparcia 500+, 800+, koncepcja Trzeciej Drogi, a więc powiązania tego z aktywnością zawodową, uzyskała prawie 28%, a więc najwięcej z propozycji, które były zgłaszane w trakcie dyskusji o tej daninie. Ponad 1000 wniosków o wzięcie udziału w programie Bezpieczny Kredyt 2% jest dziennie składanych do banków, przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Rządowy program polega na dopłatach do rat kredytu przez 10 lat przez państwo. Wziąć udział w programie może osoba do 45 roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tysięcy złotych dla jednej osoby i 600 tysięcy złotych dla rodziny. 1000 wniosków dziennie, tyle mamy przyrostu składanych wniosków już przygotowanych w sytuacji, w której już kredytobiorca najczęściej ma znalezioną, wybraną nieruchomość. To jest dynamika, która jest naprawdę bardzo obiecująca. Przekłada to się na dziennie na mniej więcej 50 podpisanych umów. Ta wartość będzie rosła. Pamiętajmy, że około miesiąc, 3 tygodnie to jest ta ocena przez bank zdolności kredytowej, więc ta wartość będzie narastała. I wartości bezwzględne to 24 tysiące złożonych wniosków i 1192 podpisane umowy kredytowe, co oznacza, że no doszło już do transakcji na poziomie około 1000 zakupu mieszkań. Teraz prognoza na 2023 rok. Przy tej dynamice składania wniosków, mniej więcej 1000, spodziewamy się około 51 tysięcy wniosków, co może się przełożyć na około 40 tysięcy umów kredytowych. To, szanowni państwo, jest taka prognoza na dzisiaj z tego, co widzimy na rynku, z tego, co widzimy, jaka jest dynamika po 5 tygodniach. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało spot wymierzony w Donalda Tuska. Jak mówił na nagraniu premier Mateusz Morawiecki, Tusk przy okazji trudnych sytuacji w naszym kraju mówi nieprawdę. Ogłosili, że ludziom nic nie grozi. A wiecie, co jest najgorsze? Śmieci. Zasypali całą Polskę. Ja się nie dziwię, że to Niemcy tam zatruli, no ale mieli mnie przecież nalali mi truciznę do wiaderka, ja tam pewnie chodziłem. Bezradność polskiego rządu. Dobrze wiemy, że w ostatnich tygodniach nielegalnie przekraczało polską granicę tysiące migrantów. Rozwiązanie tej zagadki jest proste. PiS, PiS, PiS. Kojarzycie tego faceta?
przy każdej tragedii, jaka się zdarza w Polsce, wyskakuje nagle ze swojego TikToka i manipuluje, kłamie jak pospolity oszust. Zawsze zrzuca winę na kogoś innego, gdy tak naprawdę winni są jego ludzie, jak ostatnio w województwie lubuskim. Jego doktryna to chaos i nienawiść. Nie zna się na niczym, ale chce wszystkich pouczać. Przed niczym się nie cofnie, żeby oszukać ludzi. Jest coraz bardziej agresywny, bo zostało mu mało czasu. Za niedługo wybory i dla zagranicznych grup interesu to ostatnia okazja, żeby odsunąć od władzy niezależny rząd i zastąpić go Tuskiem. On zrealizuje ich interesy. Nie daj się nabrać partii oszustów. Wyślij Tuska tam, skąd przyjechał. 78 lat temu Niemcy dokonali rzezi woli. Od 5 do 7 sierpnia 1944 roku zabili około 50 tysięcy osób w tej dzielnicy. Była to największa jednostkowa eksterminacja Polaków w trakcie II wojny światowej. Po masowych egzekucjach palono ciała. Z tego powodu nie jest znana dokładna liczba ofiar. Mówił na naszej antenie Piotr Brulikis, potomek rodziny, która przeżyła rzeź woli. Dochodziło do masowych egzekucji. Było to usprawiedliwione konkretnymi rozkazami najwyższych władz III Rzeszy. Następnie ciała były masowo palone przez Polaków, którzy siłą zostali wzięci jako jednostka Werbrennungskommando Warszał do palenia na stosach tych ciał. Wielokrotnie ci ludzie byli również potem mordowani. Niewielu udało się uciec. Więc tak jak wspomniałem, oficjalnej liczby nie jesteśmy w stanie do końca podać na tę chwilę i myślę, że w dalszej przyszłości można jednak stwierdzić w 100%, że była to największa zbrodnia na ludności cywilnej jednorazowa w czasie II wojny światowej w Europie. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę Adrian Stankowski i rozmowa w Telewizji Republika.